Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ja chyba będę stał, bo jak siedzę, to mnie prawie nie widać. Więc chyba tak będzie najlepiej. Takie spotkania zawsze, jeżeli nie ma jakiegoś dziennikarza albo kogoś, kto zadaje pytania, to zawsze są związane z tym, że to ja muszę zacząć. Ale najchętniej wolałbym, żebyście Państwo byli w roli tego dziennikarza, który jest czegoś ciekaw i zadaje pytania, bo ja oczywiście mogę gadać o sobie różne rzeczy, ale najchętniej po prostu mówiłbym o tym, czego Państwo jesteście ciekawi. Mogę na początku po prostu podziękować tego pomysłu, żebym to ja został zaproszony dzisiaj tutaj do Wschowy. Nigdy w Wschowie nie byłem. I naprawdę bardzo się cieszę. Nie wiedziałem, że jest takie piękne miasto tutaj. Nie żebym kadził jakoś, ale chwalił, ale przecież wy tu mieszkacie i sami wiecie, jak to naprawdę jest przepięknie. Jeszcze się dowiedziałem od pana burmistrza, że to w ogóle przez chwilę była stolica Polski. No to co już w ogóle. Wielki zaszczyt. Bardzo się cieszę, że jakoś przebrnęliśmy wszyscy razem przez to nad Niemnem. Ja pamiętam, że kiedy byłem w liceum i to nad Niemnem było oczywiście lekturą, to ja miałem taki zwyczaj, ponieważ bardzo nie lubiłem, żeby mnie ktoś do czegoś zmuszał. A lektura to jest przymus. No, trzeba przeczytać i koniec. Więc, a ponieważ czytałem bardzo dużo i dosyć wcześnie się nauczyłem czytać, kiedy poszedłem do szkoły, to w pierwszej klasie strasznie się nudziłem, ponieważ już czytałem płynnie i umiałem pisać i czytać, więc tak siedziałem na tym, no tak patrzyłem na te dzieci, które dopiero Ala Makota i tak dalej, że nada. Więc czytałem książki dosyć wcześnie i wymyśliłem sobie taką metodę, że ponieważ nie lubię, jak mnie ktoś do czegoś zmusza, to lektury czytałem wcześniej, zanim kazali. I naprawdę to bardzo dobra metoda. Bardzo dobra metoda, bo człowiek po prostu już ma zrobione. I pamiętam, że to nad Niemnem przeczytałem wcześniej i nic z tego nie zrozumiałem, bo to naprawdę ciężko te opisy przyrody przebrnąć przez to, ale ponieważ wiedziałem, że już za tam pół roku będę musiał to przeczytać, no to wolałem to przeczytać, jakoś tam przebrnąłem. I pamiętam, że na zajęciach byłem jedyną osobą, która przeczytała. I posypały się jakieś dwóje. I ja pamiętam, że dostałem chyba piątkę właśnie z tego, że w ogóle cokolwiek wiedziałem z tego nad Niemnem. Więc trochę, prawdę mówiąc, się dziwię, że akurat ta lektura została wybrana na narodowego czytania, bo w dzisiejszych czasach no to nie żebym jakieś wydawał opinie na temat literatury Elizy Orzeszkowej, ale szczególnie dla młodzieży to jest naprawdę ciężkie do przebrnięcia, bo tak archaicznym językiem opisane i tak trudne, że trochę się dziwię. No ale to na szczęście ja nie jestem prezydentem tego kraju. Jest to trudna lektura, ale dla mnie, dla mojej rodziny szczęśliwie się to złożyło, ponieważ ekranizacja dwóch utworów, czyli Nad Niemnem i Znachora, w którym pan Artur zagrał cudowną rolę. Zagrał. Właśnie i dlatego do tego chciałam nawiązać. Tak przepięknie to się połączyło w dniu dzisiejszym. I cieszę się, że mogę w tym uczestniczyć właśnie też z tego względu. No i to pytanie nasuwa się samo. Jak to się stało? Albo może inaczej, jak pan, panie Arturze, może porównać grę w Znachorze, tym klasycznym, który chyba wszyscy znamy i kochamy, i też pana rolę, z tym współczesnym? Oczywiście, bardzo chętnie odpowiem, bo oczywiście ten Znachor z 81 roku, którego państwo znacie na pamięć, I moja żona, która obejrzała to chyba ze 20 razy albo więcej i za każdym razem w tym samym momencie płacze rzewnymi łzami i ja na to patrzę i mówię, czyś ty zwariowała, no ileż razy można to samo, ale to jest takie wzruszające. Więc oczywiście bardzo się cieszę, że padło to pytanie.
ponieważ to jest takie koło. Moja rola w Znachorze była moim debiutem na dużym ekranie. Pierwszy raz zagrałem w filmie zaraz po szkole aktorskiej. Ja skończyłem szkołę w 79 roku, a już w 80 roku, w 81 mieliśmy zdjęcia do Znachora. One były w Radziejowicach pod Warszawą, w takim pałacu, tam gdzie był Pałac Czyńskich, w okolicach i potem w Bielsku Podlaskim też mieliśmy zdjęcia. I to było jedno z najpiękniejszych przeżyć w moim życiu, bo spotkałem Jerzego Bińczyckiego, którego uważałem wtedy, no pan Jerzy to było po prostu guru dla nas aktorów, Anię Dymną, która była też już wielką, wielką gwiazdą, a okazała się najcudowniejszą istotą, jedną z najcudowniejszych, jakie spotkałem w życiu. A ja, początkujący aktor, młodziutki, niedoświadczony, zostałem przez nich przyjęty jak w ogóle stary kumpel i z ogromną taką sympatią. Jerzy Hoffman, który był takim tatą nad nami wszystkimi i to przeżycie kręcenia tego Znachora było no, naprawdę przewspaniałe. No a i teraz, kiedy dostałem propozycję zagrania w tym nowym Znachorze w wersji Netflixa, to tak, podobnie jak większość z Państwa, tak powiedziałem, ale właściwie po co? No po co kręcić tę samą historię jeszcze raz, skoro ona już tak wspaniale została opowiedziana? Więc sceptycznie, ale scenariusz dostałem, więc mówię, no przeczytam, no bo przeczytać należy. I no i tu było pierwsze zdziwienie, ponieważ zacząłem to czytać, to jest niby ta sama historia, ale tak znakomicie napisany scenariusz, tak wciągający, tak inaczej trochę poprowadzone wątki, że no jednym tchem to przeczytałem i mówię, no tak, ale mówię do żony, słuchaj, no zaproponowali mi, żebym zagrał jako jedyna postać. Tam im bardzo zależało na tym, żeby jakaś postać z tamtego Znachora zagrała w tym nowym, no i padło na mnie. I to nie, oczywiście nie gram tej samej postaci. Mało nawet tej postaci, którą grałem w starym Znachorze, w tym Znachorze w ogóle nie ma. Ale jest, to znaczy nie ma, bo nie ma syna Wasylka, bo w ogóle nie ma młynarza. Ofiarą, to jest zresztą lepiej pomyślane nawet, dlatego że ofiarą, nie chcę jakoś spoilerować i opowiadać Państwu treść tego filmu, bo 27 września będzie premiera na Netflixie, ale to jest lepiej wymyślone, dlatego że ten, któremu połamano nogi, się połamały nogi, to jest pracownik tartaku, który jest własnością hrabiostwa Czyńskich. Czyli jakby oni są odpowiedzialni za to, że tam nie było odpowiedniego zabezpieczenia, że tam drzewo upadło mu na te nogi i połamało. Potem historia jest podobna, nawet operacja jest dosyć podobna i też wrażenie robi ogromne. Leszek Lichota, który gra Znachora, gra znakomicie, bo to jest znakomity aktor. I cała historia jest trochę inna. Film trwa 2 godziny 15 minut. Ale no, zdjęcia są przepiękne, przepiękna muzyka, naprawdę to jest dobry film. To jest inny film, ta sama historia, ale warto ją jeszcze raz zobaczyć, po prostu choćby z ciekawości, ale też na pewno będziecie Państwo płakać. Bo jeżeli ja oglądając... żona, no wiadomo. Ale ja oglądając ten film, Netflix to jest taka firma, która ogólnoświatowa, będzie pokazany w 164 krajach i oni liczą na to,